Aplikacja była. Trzeba go dotrzeć. Mikrofibry. Nie wiem, czy już były. Czy się pojawią kawaliera. I teraz tak. Jeżeli chodzi o Fusso, nie pozwalamy mu, a czy nie pozwalamy. Ja tutaj tak naprawdę jedną stronę zrobiłem dwa delikatne umoczenia i cały bok. I teraz przeskakuję naprzód. O co chodzi? Widzisz tutaj na dole, tu. Widzisz tu? To jest woda. Ona dopiero odparowuje. W garażu 2,5 stopnia. I o co chodzi z tym Fusso? Żeby było pięknie i przyjemnie. No niektórzy mówią, że nie jest to wosk, ale kurczę, przy tej temperaturze, przy takiej wilgotności nie ma zamiennika. No nie ma opcji. Dużo wody. Psikasz, dwa konkretne soczyste, maczasz, jedziesz. Nawet jak gdzieś złapie wodę, to nawet lepiej jak gdzieś złapie wodę. I rozprowadzasz. Żadne koliste. Rozprowadzasz mięciutko, szybciutko, elegancko, delikatnie. I zostawiasz. Cały czas wzdłużne ruchy. Musisz widzieć, że ta woda, to będzie takie przymglenie, układa ci się razem z woskiem. I teraz tak. Można powiedzieć, że tu go nie ma. Tak jakby go kurde nie było, co? No właśnie. Idziemy dalej. Teraz tu. O. Siedzi czy nie siedzi? Jakby nie było, słuchaj. Zobacz, jak równiutko rozłożone. Żeby ci udowodnić, że wosk siedzi. Bo tutaj wygląda, jakby go nie było. Dotrę. Słuchaj. Mikrofibrą. Okej. Która to była wilgna, której złapała więcej wody. Ta. No właśnie. I lecimy. Najpierw taka, która łapie wodę. Pięknie łapie wodę. O. Ni. Czyli jak nie masz wilgotności, to zwilż ją delikatnie. Delikatnie zwilż, żeby była wilgna, słuchaj. O, delikatny opór, za dużo, odwracam. Chodź tu. O, tu cię odwrócę. No, usiądę sobie. I jedziemy. Tam, taram. No, tu już widzę, że dotarte. Opór jest, słuchaj, bo mikrofibra jest wilgna. Nie dociskam. Znowu złapało mi wodę. Tylko lepiej. Tylko lepiej, jak złapało wodę. Tylko się cieszyć. Będzie delikatnie smużyć gdzieś tam. Będziesz widział, że ciągnie ci się ta woda. Nie walczysz z tym. Daj temu odparować. Spokojnie. Oj. Dobra. Nie wiem, jak ty to widzisz. A może tak? Okej. Dobra, odwrócę sobie mikrofibrę. Opsa. Jedną ręką, kurde. Co za robota. I ostatni panel. Jak to wygląda? No paskudnie, słuchaj. Paskudnie. Tu też była aplikacja. Tu już końcówka, to tak naprawdę tyle, o ile smyrnąłem. Dobra. I na lampie było robione. Cały czas ta sama jedna wilgna mikrofibra. Okej. Tu widzę, że gdzieś załapało wodę. Teraz podlampiony patrzę. Tu mi się nie podoba. O, tak, dobra. Fajno. I znowu załapało wodę. I zmieniam teraz na suchą. Nie wiem, jak ty to widzisz, słuchaj. Ciężko mi się nagrywa. O. No i tu już mamy igiełka. Tam, taram. I teraz tak. Na telefonie było widać, jakbym w ogóle nie zaaplikował wosku. W ogóle tak jakby go nie było. Jakbym rozłożył tylko wodę. Ale to jest właśnie sekret całego tego Fusso. Skurczy byk, jak go położysz umiejętnie. Właśnie tylko mgłę. To do końca życia go jednej puchy nie wyrobisz, naprawdę. Nie ma szansy. No, tak wydajny. Oczywiście nie jest to żaden cud, no. Ale uderzenie, trwałość, moim zdaniem nie ma wosku. Ja wiem, że tu zaraz fanatycy, fani mega kosmicznych wosków i innych wynalazków. Ja się zgadzam, oczywiście, że są przyjemniejsze produkty, którymi się fajniej pracuje. No dobra. Okej. Okay.
Ciach. I co? Kurde, w sumie jakbym nic nie wytarł, nie? Zobacz. Patrzymy. Czy jest hydro? Zobacz. Jest hydro. Co jest? To powtórzę aplikację, bo on nie powinien jeść wody. Zobacz. Są krople, a nie było widać wosku. A co lepsze? Wezmę latarę. I zobacz. Kurde, zero smugi. Nic. Także osoby, które się zastanawiają, czy na zimę, a nawet jeżeli już chcesz za... A, i kolejna rzecz, jeżeli chodzi o tego pada, on się po fusto strasznie zapycha. Co ja robię? Widzisz? Tornador. Czyszczę go tak, jak pada do korekty. To jest cała filozofia. O, nawet możesz sobie... O, teraz ci zobrazuję. Nawet możesz sobie kliknąć wodę na panel i wtedy dopiero wjechać z fusiakiem. Zobacz. Widzisz? I on tu siedzi. Widać, nie? Przymglenie. No właśnie, on tu siedzi. I tutaj też. Im więcej... O, zobacz, on się tak będzie mazał. Widzisz to? Tak. To jest właśnie równomierne rozprowadzenie. Takie mazy, takie maziańsko. I to jest w większości, można powiedzieć, woda. Zobacz, ona odparuje i później naprawdę nie ma za wiele co zbierać. I tu jest cały sekret tego fusiaka. I moim zdaniem temperatura poniżej 10 dla niego jest brzytwa. Tutaj masz 2,5 stopnia wysoka wilgotność i robota jest po prostu perfekcyjna. To jest w ogóle mistrzostwo. Tutaj położyłem, zobacz, i on... Widzisz? O, zobacz, jak się skurkowany, jak się marzy. Ile wody tu jest. No, on lubi wodę i w taki sposób właśnie rozprowadzisz go równiutko. Dobra. Może troszeczkę za szybko teraz będzie. To jest ta wilgna? Nie. To jest ta wilgna? Tak, to jest ta wilgna. Zbiorę go. O, to już z wodą, widzisz? Niestety. O, no i tu już się... No tak, myślałem, że za szybko. No, on musi... O, i tu się już delikatnie marzy, kurde. O, troszeczkę za szybko. Powinienem dać mu tak, żeby odparować z 5 minutek. On nie lubi, jak się go szybko dociera. Zobaczmy. No, maluteńki. Dobra, wjadę teraz z drugą mikrofibrą. Zobaczymy. Poczekaj, przełożę sobie. No i już znika. No i to jest cała filozofia. I tak jak mówiłem. No, już znikło. Dużo wody. Naprawdę dużo wody. I ma być, tak jak widziałeś, takie mazy rozłożone równo. Z właśnie tutaj nośnikiem tego wosku, powiem wosku, niektórych to będzie strasznie kło w uszy. Nośnikiem tego wosku właśnie jest woda. Dużo wody. Również dobrze możesz go namoczyć. Nie ma problemu. I czyszczenie. Naprawdę. Zrób ze 2-3 panele, jak masz tornadora, wyczyść go tak tornadorem, jak ja czyszczę pady i będzie idealnie. I znowu latara. Zobacz, zero mazów. Kurde, prześwietla. Prześwietla. No nie no. Prześwietla. Zero mazów, nic, kompletnie. Widzisz, zero roboty tutaj, żeby... No i warto, żeby on postał tak naprawdę z 12 godzin, żeby się złapał z tym lakierem, żeby nie widział wody. Tak, przy fusto to jest ważne. I gwarantuję ci, że uderzenie i trwałość będzie naprawdę niesamowita. No dobra, rozgada 8 minut film. Ojej, dobra. Miłego dzionka, brygada.